szczerze pierwsze minuty, chyba dwie, trzy, zdecydowało o tym, że nie tylko źle wyszliśmy ten mecz, ale zaczęliśmy od minus dwa i ciężko po takich dwóch ciosach wrócić na właściwe tory, grając jeszcze na wyjeździe i tutaj pomimo jakiś prób zmian w ustawieniu w systemie gdzieś w drugiej połowie próbowaliśmy czegoś innego, ale to już jakby ten mecz był na tyle otwarty, że i zespół czeski jeszcze mógł mieć parę sytuacji, my też gdzieś tam mieliśmy jakieś swoje szanse, może nie jakieś super klarowne, ale no ten mecz jakby tutaj to jest zimny prysznic dla nas wszystkich, żebyśmy teraz zobaczyli, że z każdym meczem to jest jakby będzie walka i łatwo nie będzie. Bez Glicksona nie istnieje polska obrona? Jakby wiadomo, że dzisiaj popełniliśmy błędy jako drużyna i tutaj ta szczególnie te pierwsze 5 minut, nawet 20 minut jakby, no to tutaj zespół czeski jakby dyktował warunki, później gdzieś tam po tych 20-25 minutach próbowaliśmy wrócić do gry, może jakbyśmy szli tą bramkę na 2-1, to może byłoby łatwiej i gdzieś większe szanse, ale tego nie zrobiliśmy i no, jakby to jest, to był mecz typu, czy tak naprawdę pierwsze minuty chyba zdecydowało o całym spotkaniu. Znaczy, że zespół czeski tak naprawdę dzisiaj grał prostą piłkę, rzut z autu, długa piłka, zbierali drugie piłki i jakby to nie było nic skomplikowanego, ale jednak mieliśmy z tym problem. Przepychaliśmy się, nie wygrywaliśmy pojedynków, nie zbieraliśmy drugich piłek i to było dla nas dzisiaj jakby utrudnienie. Więc to nie jest tak, że zespół czeski super raz by rozgrywał, grał tą piłką, tylko prostymi środkami przedostawał się pod naszą połowę, zbierał drugie piłki, jakby wrzucał albo tak jak drugą bramkę rzut z autu. Więc to są sytuacje, które dziś no, powinniśmy wiedzieć, powinniśmy być na to przygotowani. Co będzie najważniejsze, tak wiesz, pod względem mentalnym, żeby się podnieść przez te parę dni? No przede wszystkim, żebyśmy jako drużyna grali kompaktowo, żebyśmy czy to z piłką, czy bez piłką, wiedzieli jak dobrze przesuwać, jak dobrze też stanąć, żeby nam się później po prostu łatwiej grało, żebyśmy brakiem ustawienia nie musieli nadrabiać, że więcej biegamy albo nadrabiamy, albo gdzieś tam w ostatniej chwili próbujemy odzyskać piłkę, więc jakby musimy od pierwszych minut wejść dobrze mecz, dyktować nasze warunki, grając u siebie tutaj jakby stabilnie i pewnie grać w obronie, ale w ofensywie próbować więcej. No to może to jest dla całej drużyny ciężka sytuacja, jeśli przegrywasz 2-0 i to nie gdzieś w trakcie meczu, tylko tak naprawdę wychodzisz na boisko i przegrywasz, więc jakby tutaj to było wielkie wyzwanie mentalne i musimy sobie teraz zdać sprawę, co zrobić, żeby już w tych kolejnych meczach grać pewnie w obronie, dobrze wchodzić w mecz, dyktować warunki i jakby próbować atakować i strzelać bramki, więc jakby to będzie dla nas teraz kolejnym krokiem do tego, żebyśmy po tym meczu, dzisiaj się zdarzył, jakby wrócić na właściwe tory. Nie mieliśmy szansy jeszcze z trenerem porozmawiać, bo trener miał konferencję, tak, wywiady, więc jakby to nie było tutaj okazji. A przerwie? W przerwie jakby no, trener powiedział, żeśmy zachowali spokój, żeśmy spróbowali wrócić do gry i jakby próbowali strzelić tą bramkę, więc gdzieś tam wiadomo, że otwierając się widzieliśmy, że gdzieś z tyłu może być więcej luki, ale zdecydowanie jakby ta bramka pierwsza za późno padła i tutaj może jakby się udało złapać kontakt przy 2-1, to wtedy byśmy uwierzyli jakby bardziej w to, że możemy tu wrócić. Mam wrażenie, że to jest ważne, co ty teraz powiesz, więc czy tobie się gra po prostu łatwiej, kiedy wchodzi Karol Świdelski, jakikolwiek drugi napastnik? Znaczy, to ciężko porównać pierwszą, drugą połowę, ale zawsze gdzieś jednak tych opcji w opcji jest więcej w ofensywie, więc wydaje mi się, że my od zawsze graliśmy podobnym systemem, gdzieś łatwiej nam szybciej jakby wejść w tym systemie niż jak mamy nowy system trochę, że pewnie tego czasu by potrzebowało więcej, więc to też jakby wszystko zależy pewnie z jakim przeciwnikiem byśmy grali. Jeszcze cię zapytam a propos takich rzeczy, które nie są długofalowe i nie zaczynam od nowa z Fernando Santoszem, tylko można było to zrobić dzisiaj, tu i teraz lepiej. Co byś wymienił z takich rzeczy? Pierwsze 5 minut. Jakby to pierwsze 5 minut na wejść w mecz jakby prościej, spokojniej i to zupełnie ten mecz mógł inaczej wyglądać, więc jakby pierwsze 5 minut jakby decydowały jakby o całym przebiegu tego spotkania. Słabo zabrakło takiej równowagi w zespole. Chcieliśmy się utrzymać przy piłce, chcieliśmy grać trochę wyżej.
Efekt był taki, że z naszego utrzymania przy piłce dużo, dużo nie wynikało, a przeciwnik stworzył sobie sytuacje bramkowe, także bardzo słaby mecz. Na pewno nas fizycznie zdominowali i te dwie pierwsze bramki były tego najlepszym przykładem. Nie było to na nas zaskoczenie, bo wiedzieliśmy, że jest to bardzo mocny zespół fizycznie. Po prostu nie umieliśmy sobie z tym się poradzić. Wojtek, mamy 0-2 tak na początku meczu. Ty wiele więcej nie możesz zrobić, a miałeś wrażenie, że chłopaki wiedzą, co można z tym meczem jeszcze zrobić w ofensywie? Znaczy wiadomo, że nie jest to początek, który pozytywnie się nastraja przed resztą spotkania i ciężko jest wrócić, ale wierzyliśmy, że będziemy w stanie. Niestety nie udało nam się stworzyć nawet wielu sytuacji bramkowych dopiero gdzieś tam w samej końcówce, także ciężka nauczka. A tak piłkarsko, poza pierwszymi 5 minutami, co Cię najbardziej martwi po tym meczu? Nie, nic mi martwi. Uważam, że jeśli chcemy zrobić jakiś krok do przodu, to musimy mieć troszkę czasu, żeby nauczyć się nowego stylu gry. Wierzymy, że to, co proponuje nam trener Santos, przyniesie efekty i to, że dzisiaj zupełnie nam to nie wyszło, to nie znaczy, że taki jeden krok do tyłu nie pozwoli nam na zrobienie 2 kroków do przodu. Zapłaciliśmy troszkę cenę za to, że chcieliśmy troszkę inaczej zagrać. Trudno, nie cofniemy czasu, ale tak mówię, wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrobić krok do przodu. Czułeś w ogóle pismo nocem, że tak zmieniona diametralnie defensywa, jeszcze brak Grześka Krychowiaka, który dla tej defensywy też był ważną postacią, że to nie może być szczelne po prostu po 3 treningach? Nie czułem, nie miałem takiego wrażenia. Uważam, że zawodnicy, którzy grali dzisiaj, są w stanie grać na bardzo wysokim poziomie i wierzę, że już za dzwonim w Warszawie ten wysoki poziom pokażemy. Dużo, dużo gorzej zagrać nie można. Ciężki start, ale może nam się przyda taki zimny prysznic. Ja oczywiście skupiam się zawsze na tej fazie defensywnej, bo łatwość, z jaką Czesi dochodzili do sytuacji bramkowych, była niepokojąca, więc praktycznie wszystkie aspekty gry są do poprawy, ale wierzę, że będzie dużo lepiej. W tym meczu prędzej Ty dawałeś pewność obrońcom, czy obrońcy Tobie? Wiesz co, ja nie chciałbym mówić indywidualnie, ja dobrze, Wy źle. Zagraliśmy wszyscy słaby mecz i wszyscy razem go przegraliśmy, wszyscy razem musimy przełknąć tą porażkę i wszyscy razem wygrać w poniedziałek. Pamięć masz dobrą na pewno, więc to jest najtrudniejszy tak pojedynczo mecz, który masz w kadrze? Nie, każdy przegrany był tak samo ciężki do przełknięcia. Ja bardzo nie lubię meczów przegrywać, więc nie porównywałbym go do innych. A czy zmiana tych zasad funkcjonowania kadry to traktujesz troszkę jak powrót do czasów Adama Nawałki, bo też było podobnie z różnymi wieloma rzeczami, typu tam zakaz cofania autokary? Powiem szczerze, że bardzo dawno temu były początki trenera Nawałki, więc niedużo już w tej chwili pamiętam. Na pewno jest to nowy początek, nowy etap, chcemy grać inaczej. Dzisiaj trochę za to zapłaciliśmy, ale tak jak mówię, ja wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrobić krok do przodu. Na pewno trzeba być bardziej skoncentrowanym, bardziej agresywnym. Nie można po 2 minutach przegrywać 2-0. No i lepiej grać, lepiej się poruszać, być bardziej aktywnym, chcieć piłkę, stwarzać więcej sytuacji. Dużo rzeczy na pewno trzeba zmienić, bo przegraliśmy 3-1 z Czechami, gdzie nic jakiegoś wielkiego nie grali, po prostu siedli na nas agresywnie, podeszli wysokim pressingiem, ciężko nam było wyjść, a tak naprawdę wybijali piłkę do przodu i szli jak do pożaru, nie? Każdy szedł na piłkę, jak nie pierwszą, to drugą piłkę zbierali i tutaj nas przewyższali, tak? Fizycznością i tutaj na pewno w meczu z Albanią musimy wyjść, gryźć trawę, wygrać mecz i to nas tylko interesuje. Nie tylko trener był zdenerwowany, wszyscy byliśmy zdenerwowani, ale trener powiedział, żeby podnieść głowę do góry, jest druga połowa, nowy mecz ma się dla nas zacząć i dziś trochę to ruszyło, troszkę lepiej wyglądało, ale mało przyniosło to efektu, bo przegraliśmy mecz. Jest na pewno dla niego zadanie, żeby tej drużynie uświadomiła sobie ta drużyna, że potrafi grać piłkę, że potrafi utrzymywać się przy piłce, że potrafi kontrolować mecz i w tym kierunku będziemy szli. Wchodzisz za Kasza na początku i czujesz się, jakbyś od razu był na karuzeli? No, na pewno nie było fajne wejście. 0-2 w mecz.
ten skrzydłowy też asysta, fajnie się czuł. No było widać, że czuję tą grę i też było wiadomo ciężko bez rozgrzewki wszystko to, ale no co, ja się i tak cieszę z każdego występu w reprezentacji. To jest duma grać dla tego kraju, ale no szkoda, że w takim meczu. A mieliście coś takiego, że masz 0-1, 0-2, 0-3 i trochę nie wiesz już do kogo piłkę podać, żeby było lepiej? No gdzieś na pewno było czuć na boisku, że jest 0-2 i Czesi dalej duszą, ale to się rozluźniło. Myślę, że po 30 minucie oni też dali naprawdę z siebie maksa te 30 minut i to im ustawiło mecz. Czy ty widzisz tutaj kogokolwiek, kto od razu w taką pozytywną energię daje w ten zespół, wiesz, po meczu, po takim meczu, czy jednak podłamanie i zobaczycie, co będzie jutro, co będzie z Albanią? Nie, no myślę, że każdy jest już na tyle dojrzały w tym sporcie, że porażki to jest normalna rzecz. Mamy w poniedziałek następny mecz, bardzo ważny mecz i wszyscy wiemy... Że to źle brzmi, jak jesteś reprezentantem, że porażki to normalna rzecz. Nie, w futbolu to normalna rzecz. Myślę, że nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz i na tym poprzestańmy. Nasz cel jest awans i myślę, że reprezentacja Polski to zrobi. Co mogę zmienić? No na pewno... Gdzieś założenia może jakieś tam, żeby strzelić jakoś szybko może bramkę i spróbować odwrócić losy tego meczu. Na pewno szkoda bardzo tych dwóch pierwszych minut, bo gdzieś dwie pierwsze akcje, tracimy dwa gole i trzeba wracać do meczu, więc na pewno to nie było łatwe, ale gdzieś może po 20 minucie troszeczkę lepiej to zaczęło wyglądać, ale finalnie przegrywamy 3-1 i na pewno nas to bardzo boli. Jak to przeżywa Fernando Santos, że przychodzi do reprezentacji Polski i ma takie 0-3, potem 1-3 ostatecznie? Na pewno, no nie wiem co mu siedzi w głowie teraz trenerowi, ale no, myślę, że nie tak sobie to wyobrażał i my też gdzieś sobie tego tak nie wyobrażaliśmy, ale jest to też pierwszy mecz, wiadomo był to bardzo ważny dla nas mecz, ale trzeba o nim jak najszybciej zapomnieć, bo za 3 dni gramy u siebie na Narodowym i musimy zrobić wszystko, żeby styl był fajny, ale najważniejsze, żeby wynik był, bo jest to ważny mecz w kontekście awansu. To twoje najgorsze przeżycie w reprezentacji? No myślę, że jedne czy najgorsze, no ciężko powiedzieć, ale myślę, że jedno z gorszych, bo nie przypominam sobie meczu, gdzie po 2 minutach przegrywamy 2-0, przegrywałem 2-0, więc no ciężki mecz, ale na pewno będzie siedział w głowie, ale za 3 dni musimy się podnieść. To czy w drugiej połowie, na przykład jak wszedłeś, to wiedziałeś, kto tą grą kieruje faktycznie? Myślę, że w drugiej połowie wyglądało to lepiej i też gdzieś mieliśmy swoje sytuacje i troszeczkę lepiej to wyglądało z piłką, utrzymywaliśmy się przy niej, potrafiliśmy pograć na połowie przeciwnika, może zabrakło gdzieś też tego ostatniego podania, może trochę więcej dośrodkowań, żeby coś tam się zakotłowało. No ale tak jak mówię, no trzeba o tym jak najszybciej zapomnieć, bo za 3 dni ważny mecz z Albanią i musimy go wygrać. Lewy nie powiedział nam tego tak wprost, ale powiedział, że z tobą grało... Lewy, tak, że grało mi się lepiej z tobą. Więc pytanie, czy ta współpraca, twoim zdaniem, ten wasz typ napastników jest idealny, żeby współpracować w dwójce? No mi miło to słyszeć, ja lubię grać z Robertem, wiadomo, że jest to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, więc gdzieś każda minuta obok niego gdzieś mnie rozwija i cieszę się z tej gry obok niego, ale trener ustala taktykę i dla mnie to nie jest ważne, czy gramy na jednego, czy na dwa, chciałbym, żebyśmy... Jest ważne, że jednak na dwa. Punkty, no, najważniejsze punkty i no to trener będzie podejmował decyzję, zobaczymy jak wyjdziemy w poniedziałek, ale ja jestem zawsze gotów. To nie są jakieś ciężkie zasady, myślę, że normalnie tak jak praktycznie z każdym trenerem, że troszeczkę to jest takie na wyrost w mediach, ale no niemniej to komentować, myślę, że te zasady niczego takiego wielkiego nie zmieniły w naszej reprezentacji. To wrócę do tego swojego, czułeś się komfortowo czy trochę mniej w tym ostatnim tygodniu w kadrze? No bardzo komfortowo, dla mnie jest zawsze komfortowo, mamy świetną atmosferę, więc cieszę się jak mogę przyjechać do chłopaków gdzieś. Ten sam język z kilkoma chłopakami gdzieś wcześniej, czy w ekstraklasie się znaliśmy, czy kadry młodzieżowe, czy już jestem 2 lata w pierwszej reprezentacji, więc naprawdę jest to dla mnie fajny czas, kiedy mogę wrócić do kraju i reprezentować Polskę. To gdzieś nie jest łatwe wejście przy wyniku 0-2, bez rozgrzewki trzeba było szybko gdzieś ochraniacza zarzucić i wejść
takie spotkanie gdzieś dosyć ciężkie. Na pewno trzeba było po prostu ratować sytuację. Kontuzjowany zawodnik, wchodzimy i próbujemy ratować. No, ten mecz też nie mogę zaliczyć do udanych. Więc jak najszybciej zapomnieć, poniedziałek mamy następny mecz. No na pewno przy wyniku 0-2 no to chcieliśmy odrabiać, wiedzieliśmy, że jest ta jakość. No padła niestety trzecia bramka, później za późno łapaliśmy ten kontakt i już nie byliśmy w stanie wrócić do tego meczu. A wy wierzyliście w to, że możecie odwrócić los tego spotkania? Był taki moment? Myślę, że w pierwszej połowie przeciwnik też dużo siadł, nie było takiej tej agresywności. Czy moment był? No nie było, bo nie strzeliliśmy tego gola. Jakbyśmy strzelili gola, to na pewno byśmy bardziej w to uwierzyli. My dostaliśmy na 3, później 3-1 dosyć późno, więc na pewno było ciężko wrócić do tego spotkania. Tak jak mówię, trzeba jeszcze zapomnieć o tym meczu i teraz jest dla nas bardzo ważny mecz z Albanią. Czy to było najgorsze wejście meczu w całej historii reprezentacji Polski? No, nie wiem, czy w historii najgorsze, ale na pewno nikt sobie nie życzy takiego wejścia w mecz. No, nie wiem, czy można gorzej zaczynać niż po 2 minutach przegrywać 2-0. No, na pewno mamy jakość, żeby wygrać. Graliśmy z Albanią w przednich eliminacjach i wiemy, że to jest też bardzo agresywny zespół. My musimy też wyjść mocno z jajem i na pewno pokazać, że od początku, że my gramy u siebie i będzie im bardzo ciężko. Tak jak mówię, mecz pewnie to będzie o wszystko, bo nie możemy sobie pozwolić na więcej porażek. Dużo czasu sztab poświęcił Fernando Santos na stałe fragmenty gry rywali? I tak, gdzieś ćwiczyliśmy obronę w strefie, no ale przy aucie gdzieś była dekoncentracja, 30 sekunda. Ciężko mi powiedzieć, bo ja sam byłem na ławce, gdzieś tam dopiero buta wiązałem, także widziałem, jak już piłka jest w bramce. Powiedz jeszcze, Robert, w takim razie, jaki w szatni w przerwie był Fernando Santos? Czy zaskoczony, czy energiczny, czy trochę podłamany? Nie, na pewno był spokojny i od razu wprowadził zmiany. Chciał odwrócić ten mecz. Dużo ofensywnych zmian. Niestety gdzieś tam to się nie udało.